wypowiadane słowa Lecha Wałęsy o jego zmarłym ojcu. Te słowa świadczą tylko o byłym prezydencie. Sławomir Neumann rezygnuje z funkcji szefa klubu PO-KO. Ma to związek z taśmami, które ujawniło TVP Info. Kolejne medale polskich lekkoatletów na Mistrzostwach Świata w Dosze. Tym razem srebro i brąz. Paweł Zieliński, zapraszam. Więcej te słowa świadczą o Lechu Wałęsie i wszystko o nim mówią, a nic nie mówią o moim ojcu. Tak premier Mateusz Morawiecki odniósł się w rozmowie z telewizją w Polsce.pl do wypowiedzi Wałęsy na temat Kornela Morawieckiego, która padła dziś podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Lech Wałęsa powiedział, że założyciel Solidarności Walczącej był zdrajcą. Tak skomentował to premier Mateusz Morawiecki. Ogromnie ubolewam, że na początku lat 90. nie przyznał się do tego, że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, bo myślę, że jako naród, ja na pewno wybaczyłbym jemu, wszyscy byśmy jemu wybaczyli i historia Polski mogłaby się dużo, dużo lepiej potoczyć. Na naszej antenie sprawę komentował Tomasz Szymkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Lech Wałęsa kompletnie chyba oderwał się od rzeczywistości, ale Platforma Obywatelska również. Zapraszać Lecha Wałęsę na swoją konwencję, gdzie ten obraża niedawno zmarłego marszałka seniora Kornela Morawieckiego, a do tego twierdzi, że no, Platforma przegra wybory na ich konwencji wyborczej, bo nie wzięli, nie posłuchali Lecha Wałęsy i nie wzięli go podejrzewam jako lidera, bo on by stanął na przedzie i na pewno by wygrali. Słowa Lecha Wałęsy krytykują również publicyści i politycy innych opcji. Sławomir Neumann składa rezygnację z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska. Ma to związek z opublikowanymi w piątek przez TVP Info nagraniami z jego udziałem. Jak czytamy w oświadczeniu polityka, ten ubolewa, że na nagraniach znalazły się słowa, których żałuje. Twierdzi, że są one sprzeczne z wartościami jego i Platformy Obywatelskiej. Do sprawy taśm w TVP Info odniosła się Małgorzata Wasserman z Prawa i Sprawiedliwości. Jestem zszokowana tymi taśmami, ale może nie tym, czym się ekscytuje część opinii publicznej. Mam tutaj na myśli wulgaryzmy, bo do tego przywykłam, że niestety takie słowa są używane przez niektórych polityków, ale do tego, gdzie Sławomir Neumann mówi o tym, że jemu nie przeszkadza w żaden sposób fakt, że oni będą popierali osobę, w stosunku do której istnieją twarde dowody świadczące o tym, że ta osoba popełniła przestępstwo. To się w mojej głowie nie mieści. TVP Info zapowiada, że są kolejne taśmy z udziałem posła Neumanna. Portal ma je opublikować za 50 minut. Stawką tych wyborów jest perspektywa rozwoju Polski. Tak mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas konwencji regionalnej w Rzeszowie. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego trzeba postawić nie tylko na wzrost płac, ale też na zrównoważony rozwój wszystkich regionów kraju. Prezes Jarosław Kaczyński mówił o kilku stawkach wyborów, które odbędą się już za tydzień. W jego opinii są one najważniejsze w ostatnim 30-leciu. Jedną ze stawek, jak stwierdził lider ugrupowania, jest obrona tradycyjnych chrześcijańskich wartości, w tym tradycyjnego modelu rodziny. Kolejna to utrzymanie programów społecznych. Lider ugrupowania przywołał też hasło programowe partii. Budowę polskiego modelu państwa dobrobytu, którego częścią jest wyrównywanie szans w regionach. Warszawa ma dzisiaj dochód na głowę znacznie większy niż Niemcy. Ale ta ziemia, na której jesteśmy, to jest 3 razy mniej, albo nawet więcej niż 3 razy mniej. A jeszcze nie jest przecież w kraju najbiedniejsza. Są miejsca, są województwa całe, które mają jeszcze mniej. Czyli krótko mówiąc, potrzebna jest polityka zrównoważonego rozwoju i my to będziemy prowadzić. Prezes PiS przypomniał też, że partia chce wzrostu płacy minimalnej. W 2023 roku miałaby osiągnąć poziom 4000 zł. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Teraz sport. Polki wywalczyły srebrny medal w sztafecie 4x400 metrów lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Dosze. Reprezentantki Polski z czasem 3 minuty 21 sekund i 89 setnych pobiły rekord kraju. Polki startowały w składzie Iga Baumgart-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic. Złoto wygrały Amerykanki, a brąz Jamajki. Wcześniej w biegu na 1500 metrów brąz zdobył Marcin Lewandowski. Nie żyje Ginger Baker, perkusista najbardziej znany z legendarnej grupy Cream, a także współpracy z grupą Hawk Wind czy słynnym nigeryjskim muzykiem Fela Kutim. Ginger Baker miał 80 lat, zmarł w szpitalu, zmagał się z problemami z sercem, wcześniej borykał się z uzależnieniem od narkotyków. Znaki rozpoznawcze? Niezwykła energia, skłonność do eksperymentów, technika jazzowa przeplatająca się z pełnym ognia bębnieniem typowym dla hard rocka, a także wybuchowy, trudny charakter. Lekceważył wielu innych perkusistów, mówiąc, że mu nie dorównują i zwykle miał rację, mówi BBC krytyk muzyczny Matt Evans.
urodzony we wschodnim Londynie, Ginger Baker był w dużej mierze samoukiem. Mówił, że jego talent to dar od Boga, coś wrodzonego. Wraz ze Scream stworzył takie klasyki jak Sunshine of Your Love czy White Room. Niełatwy charakter i zainteresowanie niszowymi, ambitnymi gatunkami sprawiły, że po rozpadzie Cream jego gwiazda nieco przygasła. Miewał problemy finansowe. Doskonały perkusista, szalony i kochany człowiek. Tak muzyka pożegnał Ex-Beatles Paul McCartney. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana na Kaszubach i Suwalszczyźnie będzie padało, w pozostałych regionach pogodnie. Nad ranem będzie mglisto. Temperatura od minus 2 na Górnym i Dolnym Śląsku do 4 na powyżej zera. Nad Zatoką Gdańską jutro deszcz na północy i północnym wschodzie. Poza tym pogodnie. Temperatura wyniesie od 6 do 12 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po 21. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej, czyli kampania wyborcza na ostatniej prostej. Oni chcą w Polsce zlikwidować demokrację ostatecznie? Większość Polek i Polaków jest przekonana, że czas najwyższy, aby kobiety wzięły się do rządzenia. Po ujawnieniu taśmy z wulgarnymi wypowiedziami sprzed 2 lat Sławomir Neumann rezygnuje z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. To dość późno i dość mało. Wiemy z wszystkich nagrań z udziałem polityków Platformy Obywatelskiej, że normalnie mówicie językiem knajackim. Słowa oburzenia po kontrowersyjnej wypowiedzi Lecha Wałęsy o Kornelu Morawieckim. Co to było? Zdrada, proszę pana. Zdrajca. Taka jest prawda. Wiemy, jaka była przeszłość Lecha Wałęsy i tym bardziej haniebne te jego słowa. Słowa haniebne z ust Lecha Wałęsy, chociażby o świętej pamięci Kornelu Morawieckim. Te i inne tematy w naszym wieczornym podsumowaniu. Krzysztof Grzybowski, zapraszam. Polskie Radio 24. Północ, południe. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział podczas konwencji wyborczej w Rzeszowie, że rząd chce wyrównywać różnice rozwojowe pomiędzy poszczególnymi regionami Polski. Warszawa ma dzisiaj dochód na głowę znacznie większy niż Niemcy. Ale ta ziemia, na której jesteśmy, to jest 3 razy mniej, albo nawet więcej niż 3 razy mniej. A jeszcze nie jest przecież w kraju najbiedniejsze. Są miejsca, są województwa całe, które mają jeszcze mniej. Czyli krótko mówiąc, potrzebna jest polityka zrównoważonego rozwoju. I my to będziemy prowadzić z całą konsekwencją. Jarosław Kaczyński podkreślał, że stawką zbliżających się wyborów jest obrona tradycyjnych wartości. Prezes Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że te wartości są atakowane z wielką siłą. Jest to wielka operacja socjotechniczna zmierzająca do rozbicia społeczeństwa. Żeby doprowadzić do tego, że to wszystko, co było dotąd wspólne, oczywiste dla nas, przestało być wspólne, przestało być oczywiste, by po prostu Polska znalazła się w sytuacji, w której jej obywatele, albo jak mówią nasi przeciwnicy, jej ludność stała się niezwykle łatwą do manipulowania grupą pozbawioną wszelkiej tożsamości. A podczas wcześniejszej konwencji w Krośnie prezes Prawa i Sprawiedliwości ostrzegł, że opozycja dąży do zlikwidowania demokracji. Oni chcą w Polsce zlikwidować demokrację ostatecznie, po prostu dlatego, bo zobaczyli, że w ramach demokracji oni nie mogą rządzić, nie mogą dominować, nie mogą panować i w strefie politycznej, i w strefie ekonomicznej, i w strefie kulturowej. Bo to tak było. Jarosław Kaczyński mówił, że należy przekonywać niezdecydowanych, by wzięli udział w wyborach. Sondaż ani nie wygrywają wyborów, ani ich nie przegrywają. Wygrywa i przegrywa się wybory przy urnach. Trzeba zachęcać wszystkich, żeby poszli do urn. Bo już jest w Polsce taka grupa, która mówi, jest po naszej stronie, no oni już wygrali, to po co? Pojadę na działkę. Nie, proszę Państwa, nie można tego dnia jechać na działkę. Przynajmniej przedtem jeszcze trzeba pójść do lokalu wyborczego i głosować. Poprawa sytuacji w służbie zdrowia, ustabilizowanie gospodarki, poprawa standardu życia Polaków i odpartyjnienie państwa. To z kolei główne tematy konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Na tydzień przed wyborami ze strony Koalicji Obywatelskiej padła deklaracja dotycząca liczby kobiet w rządzie oraz polityczny apel do innych partii opozycyjnych. W Warszawie
Warszawie kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska zapowiedziała, że jej ewentualny rząd będzie przełomowy pod względem resortów, które obejmą kobiety. Większość Polek i Polaków jest przekonana, że czas najwyższy, aby kobiety wzięły się do rządzenia na równi z mężczyznami. A w Koalicji Obywatelskiej mamy taką silną ekipę kobiet. W czasie warszawskiej konwencji przewodniczący PO Grzegorz Schetyna zaapelował do innych partii politycznych o niewchodzenie do koalicji z PiS. Zdaniem Grzegorza Schetyny opozycja wspólnie ma szansę na stworzenie rządu. Wracam się z apelem do PSL-u z Kukizem 15, do SLD Razem i Wiosny, a także do Konfederacji. Proszę dzisiaj stąd o wasze jasne deklaracje, że nie pójdziecie po wyborach z Kaczyńskim. Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Przemysław Lis, Polskie Radio. W Warszawie głos zebrali także inni liderzy Koalicji Obywatelskiej, m.in. Barbara Nowacka i Katarzyna Lubnauer. Gościem specjalnym konwencji był Lech Wałęsa. O jego kontrowersyjnej wypowiedzi w dalszej części programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Sławomir Neumann informował, że składa rezygnację z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska. Powodem tej decyzji były opublikowane przedwczoraj przez TVP Info nagrania rozmów z jego udziałem. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska mówiła w TVP Info, że... Ludzie katolicy nic nie wiedzą, są to parafianie ciemni i zacofani i oni chcieli odebrać im demokrację, żeby tylko te klechy narzucały jakąś tam pseudoprawdę, a żeby tu wszyscy w to wierzyli. Dzisiaj właśnie wypowiedź Kaczyńskiego o tym świadczy, że oni chcieli odebrać im demokrację, drugie przykazanie wyrzucili, żeby bałwanom się kłaniali pozłacanym, posrebrzanym, które są marnością narodu. Bałwochwalstwo, bałwochwalstwo. W bałwochwalstwo Żydzi wpadli nie pierwszy, nie ostatni raz i ciągle te same błędy popełniali, pomimo że Jahwe i jego prorocy ostrzegali, że świątynia pańska, mówicie świątynia pańska, prorok Ezechiel pisze, mówi świątynia pańska to jest, jak to, mordujecie, kradniecie, cudzołożycie, chodzicie za obcymi bogami, a tam, potem przychodzicie, stajecie tu przed moim obliczem w tym domu i mówicie, jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać wszystkie te obrzydliwości. Czy jaskinią zbójców nie jest przypadkiem w oczach moich ten dom? Oto ja to wszystko widzę, mówi Jahwe zastępu. Zasada. Jeżeli to się sprawi sprawiedliwości, czy w SLD, gdzie mu się krzywda, no to partia za nim staje. Posłanka PiS Joanna Lichocka mówiła, że nagrania z udziałem posła Neumanna pokazują stosunek polityków Platformy do polskiego państwa. Wiemy z wszystkich nagrań z udziałem polityków Platformy Obywatelskiej, że normalnie mówicie językiem knajackim. I to, co wychodzi z tych taśm, pokazuje także, że w sposób knajacki podchodzicie do kwestii państwa. Bardzo dobrze, że przed wyborami Polacy zobaczyli, że nie jesteście żadną elitą polityczną, że traktujecie państwo jak łup. I że pan Neumann na tych taśmach, zapewniając, że żadnych wyroków przed wyborami nie będzie, demonstruje również, jak niezależne, w cudzysłowie, są sądy w Polsce. Tymczasem europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki zapowiedział, że pokaże tzw. taśmy Neumanna w Brukseli. Nagrania są w tłumaczeniu i mają zostać przekazane innym europarlamentarzystom. Chcę w ten sposób pokazać, jak ważne w Polsce jest dokończenie reformy sądownictwa, mówi były wiceminister sprawiedliwości. Taśmy Neumanna pokazują, że polityk w ich imieniu coś gwarantuje. A żeby tego wszystkiego było mało, no to całkiem niedawno media przypomniały film, jak wszyscy razem, cała kasta sędziowska wychodziły z miejsca, gdzie jest siedziba Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście w tej chwili na kluczowe języki w Parlamencie Europejskim są tłumaczone taśmy Neumanna i będę pokazywał eurodeputowanym, dlaczego potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości, żeby nie było tak, że skompromitowany polityk Platformy Obywatelskiej gwarantuje coś w imieniu sądów. A według zapowiedzi za niecałą godzinę TVP Info ma opublikować nowe taśmy dotyczące Sławomira Neumanna. Do tego tematu będziemy powracać po 22. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Nie wszyscy będą i nikt tu nie wyginie. Przestać dosłownie myśleć, bo dosłownie myślą parafianie. A parafianin to człowiek głupi, zacofany
przesadny, przesądny. Nawet słownik wyrazów obcych mówi, że parafianin to jest człowiek bez obycia. A on kozak zakłada solidarność walczącą. Co to było? Zdrada, proszę pana. Zdrajca. Taka jest prawda. Wicepremier Jacek Sasin mówił w TVP Info, że Lech Wałęsa jego zdaniem przekroczył wszelkie granice. Muszę powiedzieć, że mnie już Lech Wałęsa absolutnie niczym nie zaszokuje, mimo że ten występ dzisiejszy rzeczywiście przekraczał wszelkie możliwe granice, wyobrażalne granice. Wczoraj wszyscy wspominaliśmy na pogrzebie, czciliśmy pamięć Kornela Morawieckiego, rzeczywiście bohatera niezłomnego, człowieka, który nigdy nie poszedł na żadne kompromisy z władzą komunistyczną. Wiemy, jaka była przeszłość Lecha Wałęsy i tym bardziej haniebne te jego słowa. Wypowiedź Lecha Wałęsy skrytykował antenie TVP Info Michał Karnowski z portalu W Polityce.pl. Słowa haniebne z ust Lecha Wałęsy, chociażby o świętej pamięci Kornelu Morawieckim. Ale powtarzam, wydaje mi się, że Platforma Obywatelska wzięła to na swoje ryzyko i mocno się tutaj zderzyła. I ma chyba teraz takie poczucie, że Lech Wałęsa rzeczywiście wyrządził jej niedźwiedzią przysługę. Natomiast to tylko i wyłącznie świadczy o tym, jak pogubiona w tej kampanii jest Platforma Obywatelska. Działacz Solidarności Walczącej Andrzej Kołodziej mówił, że słowa Lecha Wałęsy jego zdaniem są wynikiem kompleksów. To świadczy o jego wybujałym ego i kompleksie. No się wiesz, Wałęsa narobił im bigosu. Niesamowicie przewyższają go rozumem, intelektem i zasadami opartymi na najwyższych wartościach, którzy się kierowali takimi zasadami w życiu. I to jest rzecz, której Lech Wałęsa przeżyć nie może. Po prostu próbuje zmieszać z błotem każdy autorytet, który przyćmiewa jego wątpliwe dokonania. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nie zgadza się ze słowami Lecha Wałęsy dotyczącymi Kornela Morawieckiego. Schetyna podkreślał, że nie odpowiada za przemówienie byłego prezydenta. Nie mam zdania w sprawie Kornela Morawieckiego. Byłem członkiem Solidarności Walczącej i nie zgadzam się z tym, co powiedział. Natomiast mówił także wiele innych rzeczy i bardziej do siebie biorę to, co wskazywał jako rzeczy, które powinniśmy skorygować w naszym programie i w naszych aktywnościach. Grzegorz Schetyna odniósł się do słów Lecha Wałęsy podczas prawyborów, które zorganizowano w Wiruszowie. Do miasta przyjechali politycy wszystkich ugrupowań, żeby namawiać mieszkańców nie tylko do wzięcia udziału we wstępnym głosowaniu, ale również do tego, aby poszli na wybory 13 października. Och, daj spokój, po co ci to krakać? Wiruszowie po raz kolejny będą zbliżone do ogólnokrajowych. Jest troszkę zabawą, może w politykę, ale w jakiś sposób nakreśli może obraz tego, jak mogą przedstawiać się wybory. Czy w takiej atmosferze zabawy, pikniku można o czymś decydować według panów? Ja uważam, że dzisiaj to nie jest prawybory, ja uważam, że to jest piknik taki odpust. W 97 roku było piękne wybory w Wieruszowie. Może sobie, jeśli ktoś nie słucha radia czy telewizji, bo to różnie z tym bywa, no to sobie może wyrobi sobie jakiś pogląd i zagłosuje ostatecznie. No, mamy taki piknik, ale widzę, że tutaj niektórzy bardzo poważnie do tego pikniku podchodzą. No daj Boże, żeby jak najlepiej tutaj wypadli przed tym społeczeństwem. Przecież jakby nie było to prawybory, także tutaj dowiedzą się o tym, jakie mają praktycznie szanse w tych już właściwych, to jest za kilka dni. A przypomnijmy, że wybory już za tydzień. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Gminne ośrodki kultury w całej Polsce mają mieć dostęp do szerokopasmowego internetu. 15 umów dotyczących realizacji projektów części kraju podpisano w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nurze na Mazowszu. Minister cyfryzacji Marek Zagórski mówił, że wkrótce ogłoszony zostanie projekt obejmujący przyłączenie do sieci światłowodowych ochotniczych straży pożarnych. Nie tylko szkoły, nie tylko teraz znowu gminne ośrodki kultury i instytucje kultury, ale także w planach mamy przyłączenie do sieci wszystkich ochotniczych straży pożarnych. Właśnie będziemy na dniach ogłaszać konkurs na budowę sieci, kolejny konkurs na budowę sieci światłowodowych, gdzie już będzie takie wymaganie. Na cyfryzację gminnych ośrodków kultury resort cyfryzacji chce przeznaczyć 100 milionów złotych. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W Ostrowie Mazowieckim dobiegła końca budowa Muzeum Domu Rodziny Pileckich, poświęcony rodmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński odebrał dziś oficjalnie klucze i otworzył nowy budynek. Wicepremier Piotr Gliński podkreślał, że data, w której w taki sposób został upamiętniony rodmistrz Witold Pilecki, jest znamienna. Długo musiał czekać na swoje pierwsze muzeum w Polsce. Są izby pamięci, są już pomniki, są miejsca, gdzie jest upamiętniany, ale swojego muzeum
Rotmistrz nie miał. Muzeum znajduje się w zakupionym w 2016 roku przez samorząd miasta Ostrów Mazowiecka rodzinnym domu żony rotmistrza Pileckiego, Marii. Do niego została dobudowana nowoczesna część ekspozycyjna. Z inwestycji cieszy się burmistrz Jerzy Bauer, który podkreśla, że dotąd placówka prowadziła działalność edukacyjną bez własnej siedziby. Mamy więc instytucję działającą, realizującą programy edukacyjne i mamy fizycznie miejsce, do którego wkrótce będziemy zapraszali. Otwarcie ekspozycji stałej Muzeum Domu Rodziny Pileckich planowane jest w przyszłym roku. Ostrów Mazowiecka, Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W Moskwie wspominano ofiary stalinowskich represji. W centrum rosyjskiej stolicy zorganizowano tzw. pojedyncze pikiety, w których wzięli udział obrońcy praw człowieka, intelektualiści i opozycyjni politycy. Uczestnicy demonstracji podkreślali, że współczesne władze Rosji, podobnie jak sowieccy dygnitarze, dławią represjami wolności obywatelskie. Akcję zorganizowano na Łubiance obok kamienia sołowieckiego, który upamiętnia dziesiątki milionów ofiar sowieckiego reżimu. Biorący udział w pikietach przynieśli ze sobą plakaty z napisem Stop Gułag, a także portrety osób zamordowanych przez stalinowskich oprawców oraz Rosjan współcześnie represjonowanych za działalność opozycyjną. Chcieliśmy przypomnieć o prześladowaniach okresu sowieckiego i jednocześnie wyrazić solidarność z dzisiejszymi więźniami politycznymi, powiedział w rozmowie z Radiem Echo Moskwy historyk Andrzej Zubow. Trzeba pamiętać o ofiarach stalinowskiego reżimu, żeby nie dopuścić do powtórzenia się tamtej sytuacji we współczesnej Rosji, oświadczył opozycyjny polityk Andrzej Niciajew. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Około 10 tysięcy osób protestowało w stolicy Ukrainy przeciwko tzw. formule Steinmeiera i polityce prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w sprawie konfliktu w Donbasie. Protestujący zebrali się na Majdanie Niepodległości. Część z nich przeszła pod siedzibę administracji prezydenta. A formuła Steinmeiera, podpisana w tym tygodniu przez ukraińskie władze, zakłada przeprowadzenie w Donbasie lokalnych wyborów i przyznanie temu regionowi specjalnego statusu. Protestujący skandowali hasło nie kapitulacji, chociaż prezydent Zełenski zapewniał kilka dni temu, że plan Steinmeiera będzie możliwy jedynie na ukraińskich warunkach i po wycofaniu ze wschodu Ukrainy rosyjskich wojsk. Protestujący obawiają się, że jest to wstęp do polityki ustępstw wobec Rosji. Kompromisy z Putinem są nie do przyjęcia. Nie zgadzam się z polityką kapitulacji, którą prowadzi prezydent Zełenski. Formuła Steinmeiera to kapitulacja przed Rosją. Nie dajemy na to zgody. Nie dowierzam Zełenskiemu. Ja nie dowierzam. Na wiecu na Majdanie Niepodległości przemawiali politycy partii opozycyjnych oraz przedstawiciele organizacji weteranów walk w Donbasie. Wśród protestujących pojawił się też poprzedni prezydent Petro Poroszenko. Kijów, Paweł Puszko, Polskie Radio. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Horst Seehofer, ostrzega przed powtórzeniem kryzysu migracyjnego z 2015 roku. Na łamach dzisiejszego Bild am Sonntag apeluje do krajów unijnych o wspólne działanie i ostrzega przed jeszcze większym napływem uchodźców do Europy. Wczoraj wieczorem szef niemieckiego MSW wrócił z Turcji i Grecji, gdzie rozmawiał o sposobach powstrzymania nowej fali emigrantów. Horst Seehofer zaapelował o większe unijne zaangażowanie w pomoc dla Turcji. Ten kraj robi wiele w kwestii przyjmowania uchodźców i to leży również w naszym interesie, powiedział w Bild am Sonntag. Ponadto zaapelował do partnerów z Unii Europejskiej o pomoc w ochronie zewnętrznych granic wspólnoty. Jeżeli jako Unia Europejska nie będziemy w stanie solidarnie i wspólnie rozwiązać tego problemu, to spotka nas to, czego już doświadczyliśmy w 2015 roku. Wtedy pojawią się uchodźcy w całej Europie, powiedział Horst Seehofer po wczorajszych rozmowach z greckimi władzami. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Papież powiedział, że miarą wiary chrześcijanina jest jego gotowość do służenia innym. Franciszek spotkał się z wiernym Piotrem. Powiedział papież. Podkreślił, że zgodnie z nauczaniem Jezusa, człowiek wiary całkowicie, bezinteresownie i nie stawiając żadnych warunków, podporządkowuje się woli Boga. Dodał, że taki stosunek do Boga powinien znaleźć odzwierciedlenie w naszych postawach w życiu społecznym. Powinien wyrażać się radością służenia innym, która powinna być naszą jedyną rekompensatą. Nie myślmy o zaszczytach czy zyskach, które ta służba może nam przynieść. Dziś rano Franciszek w Bazylice Watykańskiej
odprawił uroczystą mszę rozpoczynającą synod biskupów poświęcony regionowi Amazonii. Przypominając o tym wiernym na placu świętego Piotra, papież poprosił ich o modlitwy w intencji tego ważnego wydarzenia w życiu Kościoła. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. To jedno z najważniejszych świąt amerykańskiej Polonii. Na 5 Alei w Nowym Jorku ruszyła 82. Parada Pułaskiego. Jej tematem przewodnim jest działalność Ignacego Jana Paderewskiego i stulecie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Święto Polonii w Nowym Jorku rozpoczęło się tradycyjnie od mszy w zabytkowej katedrze świętego Patryka. W tym samym czasie informacja o paradzie oraz biało-czerwona flaga wyświetlane były na telebimie przez słynnym Times Square. Przy 5 Alei na Manhattanie zgromadzili się już uczestnicy parady, zespoły ludowe, orkiestry, duchowni, dzieci z polonijnych szkół, harcerze, żołnierze oraz weterani. Są także miłośnicy zabytkowych samochodów i członkowie klubów motocyklowych. Obowiązkowym elementem parady są stroje w kolorze biało-czerwonym. Dziś na Manhattanie powiewają dziesiątki tysięcy polskich flag. Na paradzie reprezentowane są także władze miasta oraz nowojorscy policjanci i strażacy. Wielkim marszałkiem parady jest konsul honorowy Rzeczpospolitej w Connecticut Darek Barcikowski. Honorowym marszałkiem biskup Artur Miziński. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A w Chicago odbędą się dziś uroczystości związane ze 125. rocznicą powstania parafii pod wezwaniem świętego Jacka. Jest to jedno z najważniejszych polonijnych miejsc kultu religijnego w całych Stanach Zjednoczonych. Główną częścią rocznicowych obchodów będzie msza święta. Podczas uroczystości władze państwowe będzie reprezentowała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Wizytę w Chicago rozpoczęła od odwiedzenia cmentarza w miejscowości Niles, gdzie złożyła kwiaty przed pomnikiem katyńskim i tablicą smoleńską. Parafia pod wezwaniem świętego Jacka została założona przez księdza Wincentego Barzyńskiego w 1894 roku. Pierwszy kościół stał w innym miejscu. Od samego początku była wspierana finansowo przez Polonię. Od imienia patrona kościoła pochodzi nazwa Jackowa, polonijnej dzielnicy w Chicago. W bazylice zgromadzono wiele pamiątek cennych dla Polski i Polonii. Przechowywane są tam m.in. relikwie ponad 30 świętych, świętego Franciszka z Asyżu oraz świętego Jana Pawła II. W związku z migracją Polonii z Jackowa parafia ma obecnie charakter wieloetniczny. Część mszy świętych w kościele nadal odprawiana jest w języku polskim. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. I na zakończenie tej części magazynu dobra wiadomość z centrali lotu. Polskie dni lotnicze lotu umożliwią regularne połączenia z Warszawy do San Francisco w Stanach Zjednoczonych. Trasa naszego narodowego przewoźnika do Stanów Zjednoczonych, a pierwszy rejs odbędzie się 5 sierpnia przyszłego roku. Kilka tygodni temu prezes PLL LOT Rafał Milczarski zapowiedział, że po decyzji o zniesieniu wiz do Stanów Zjednoczonych polski przewoźnik ogłosi nową trasę do tego kraju. W niedzielę LOT poinformował, że w przyszłym tygodniu uruchomi bezpośrednie połączenia do jednego z największych miast Kalifornii. Loty do San Francisco będą realizowane 4 razy w tygodniu. Samoloty Boeing 787 Dreamliner. Loty, samoloty. Kilometrów pokonają 12 godzin. Będzie to zatem jedna z najdłuższych tras polskiego przewoźnika. Przedstawiciele linii zapewniają, że nowy rozkład został ułożony tak, by mogli z niego korzystać pasażerowie z całej Europy Środkowo-Wschodniej. Podkreślają jednocześnie, że nowe połączenie będzie najszybszym